Hej, witam was w tym odcinku i mam nadzieję, że nie obrazicie się, że jest tak późno. I wiem troszeczkę się z nim spóźniłam, ale powiem wam prawdę, że ja jako tako nie zwracałam na to uwagi, który jest dzień i niezbyt szybko potrzebne były mi wszystkie rzeczy, które są w Back to School, dlatego dopiero teraz powstaje ten filmik. Mam nadzieję, że głos też jest okej, okay, bo bez popfiltru i wiecie. Przechodząc już do filmu, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mniej więcej, jakie. Rzeczy postanowiłam kupić sobie na nowy rok szkolny i odpowiem na troszeczkę pytań dotyczących właśnie szkoły. Kto które bardzo, ale to bardzo często mi zadajecie. A propos, wypowiadałam się już na trochę tematów związanych ze szkołą na moim Instagramie, gdzie linka znajdziecie w opisie i możecie się przyzwyczaić do mnie bez grzywki. Kupiłam sobie takie ostatnio śliczne spineczki w Rossmanie i aż szkoda ich nie używać. Zacznę może od najbardziej potrzebnej rzeczy do szkoły, żeby wziąć ze sobą wszystko, co jest nam potrzebne, czyli będzie to albo plecak, albo torebka, albo cokolwiek, w co można zmieścić zeszyty i wszystko. Inne. Szczerze Wam powiem, że wolę nosić plecaki, ponieważ jest to wygodniejsze, ale ja swój plecak noszę głównie na treningi oraz zawody. I mam plecak w razie co, żeby po prostu spakować te wszystkie rzeczy i móc go wziąć do szkoły, jednak właśnie. Przeważnie noszę go na zawody i różnego typu takie rzeczy, i nie jest on za czysty, a nie uśmiecha mi się codziennie go prać. Bo jednak, jak biorę go na zawody, no to na przykład skaczę w dal, wkładam tam kolce od piachu i wszystko jest w piachu, i. Wiadomo, i dlatego także preferuję torebki i wolę je także też z tego względu, że ja w technikum za dużo zeszytów i książek nie noszę do szkoły, więc nie jest to aż takie ciężkie. Oczywiście zależy w jakim dniu. Zacznę od torebki, którą kupiłam już w tamtym roku, i od czasu do czasu będę nosiła ją oczywiście do szkoły, ale uważam, że ta, którą zaraz Wam pokażę, jest o wiele lepsza. I uważam też, że ma ładniejszy kolor, bo tutaj mam taką torebkę. Szarą i jest ona z Sinsaya i właśnie kupiłam ją Albo w tamtym roku, albo W tym roku, ale jeszcze W zeszłym roku szkolnym. Generalnie Kupiłam ją w promocji za 20 zł Właśnie w Sinsayu. Głównie ona Chyba kosztowała tylko około 100 zł Szary jest to też takim neutralnym Kolorem, jednak powiem wam szczerze Że jeżeli ja noszę jakiekolwiek Rzeczy do szkoły, w sensie Zależy jak się ubiorę, to na moje Oko szary niezbyt pasuje Do wszystkiego, chociaż jest takim właśnie neutralnym kolorem. Ale to rebeczka nie jest zła, więc polecam. Następnie będzie to właśnie druga torebka, która o wiele, wiele bardziej mi się podoba i kupiłam ją także w Senseju I zastanawiałam się bardzo, ale to bardzo, nad tym, jaką torebkę kupić na ten rok szkolny. Głównym moim priorytetem było to, aby torebka była czarna, ponieważ w pierwszej techniku miałam czarną torebkę, ale niestety moja mama, chowając ją do szafy, nie zauważyła, że szafa obciera torebkę i cała się obtarła. I zastanawiałam się nad torebką z Calvina Kleina, bo ostatnio chciałam Chciałam właśnie kupić sobie jakąś drogą rzecz, właśnie taką tego typu. Jednak powiem Wam szczerze, że znalazłam torebkę w Stenseiu, która podobała mi się o wiele bardziej niż ta kalwina. I oczywiście była o wiele, wiele tańsza. Jest to taka oto zwykła torebka, była razem właśnie z tymi pomponami. Ładnie to ze sobą wygląda. Oczywiście, tak samo jak tamta torebka, ma ona dwa rodzaje uchwytów, jakby to tak nazwać, czyli taką, gdzie można mieć mniejszy oraz ten dłuższy. Wygodniej chowa mi się także w tą czarną zeszyty, ponieważ ja głównie do szkoły noszę duże zeszyty, ta jest bardziej pionowa, a tamta pozioma i dlatego lepiej mi się je po prostu wkłada. Ja do szkoły a propos noszę bardzo mało rzeczy, więc tak naprawdę to, co Wam pokażę będzie tego naprawdę, naprawdę mało, bo zawsze ktoś nagrywa back to school to jakieś markerki, pisarki, Paczki, korektory, taśmy klejące, albo jak to on pięknie udekorował swój zeszyt. Przyznajmy szczerze, nawet jeżeli zrobicie pierwszą stronę w zeszycie, i tak i tak po jakimś czasie go wyrzucicie, a nikt na tą pierwszą stronę i tak patrzeć nie będzie. Zacznę od zeszytów, które zakupiłam w Biedronce. A nie wiem, czy wspomniałam, ale tą czarną torebkę kupiłam za 50 zł w Synseju. Jeżeli mówiłam to, sorry. Tak jak już wspomniałam przed chwilą, lubię duże zeszyty i głównie lubię zeszyty z twardą okładką. Ale one są po prostu twardsze, a jak powiedziałam przed chwilą, i tak i tak te zeszyty w za ileś tam lat już wyrzucę i nie będą mi do niczego one potrzebne. Ważne, żebym zdała egzamin yy, zawodowy oraz maturę. A później te zeszyty Pójdą na śmietnik, tak. Ale bardzo lubię ładnie udekorowane rzeczy oraz wszystko, co jest kolorowe, śliczne i tak dalej. Więc pomimo tego, że nie wybrałam jakiegoś super, mega drugiego zeszytu, to i tak, i tak starałam się, aby jakoś on fajnie mógł wyglądać. I w biedronce za 550 były takie oto duże zeszyty kołowe i jest tutaj. 100 kartek z tego, co czytam. Wszystkie zeszyty są oczywiście w kratkę, bo powiem Wam, że w kratkę pisze mi się o wiele lepiej niż w linie. Oraz nawet na języku polskim nie musimy mieć jakichś po prostu zeszytów w linie, ale możemy mieć zeszyt taki, jaki chcemy. Mam jeszcze jeden zeszyt z twardą okładką, ale nie wiem po ile był, ponieważ po prostu go dostałam. W Oszą zakupiłam również paczkę takich zeszytów, które są po prostu w formacie A4, są to właśnie duże zeszyty i są Dość tanie, ale bardzo fajnie się w nich pisze, ponieważ przez dwa lata już w nich pisałam i powiem wam, że są naprawdę mega fajne. I jeszcze mam trochę zeszytów właśnie z tamtego roku w skrzyni schowanych, więc będą jeszcze na zapas. Zeszłego roku zostało mi jeszcze też parę zeszytów, takich mniejszych, które używałam do lekcji, które po prostu nie potrzebowały za dużo pisania. Oraz pisałam też w jakichś brudnopisach na takich lekcji, na przykład na religii, tam zrobiłam sobie oddzielną. Rubryczkę w takim brudnopisie. No i mam po prostu dwa zwykłe zeszyty, właśnie takie małe. I raz powiem Wam, że nie pamiętam w której to było klasie, ale kupowałam zeszyty tak po prostu, żeby je kupić, i nie patrzyłam nawet, czy tam jest kratka, linia, czy cokolwiek. I raz zdarzyło mi się kupić zeszyt w trzy linie. A w trzy linie pisało się w podstawówce. No i tak sobie leży, jak ktoś chce ten zeszyt, to. Napiszcie w komentarzu. I ostatni zeszyt, który jeszcze kupiłam. Też kupiłam go w oszą i zastanawiałam się nad paroma takimi zeszytami, bo było dużo tego typu fajnych zeszytów. Ale wybrałam ten, który nawet nie patrzyłam na okładkę. Po prostu wzięłam ten, który miał dość dużo kartek i wzięłam go głównie ze względu na sprawdziany i kartkówki. Jest to taki właśnie duży zeszyt, on chyba kosztował 15 zł. Był trochę droższy od innego zeszytu, ale tamten zeszyt miał o wiele mniej kartek, więc postanowiłam wziąć sobie ten. Mamy tutaj oczywiście podzielone wszystkie kolory, gdzie możemy na przykład mieć ten zeszyt do wielu przedmiotów, ale ja właśnie głównie będę brała go do szkoły, aby robić jakieś dodatkowe notatki z jakichś przedmiotów, albo po prostu kiedy nie chcę mi się brać zeszytów, albo zapomnę danego zeszytu na jakąś lekcję, to w tym zeszycie będę tutaj właśnie sobie pisać. I tutaj mamy. Mam nawet już jeden przykład, ponieważ mieliśmy w piątek podstawy projektowania publikacji. I ja właśnie nie wzięłam swojego głównego zeszytu, bo już ten przedmiot mieliśmy i pisaliśmy, i po prostu zaczęłam sobie pisać w tym zeszycie. Klaudia, ale ty masz brzydkie pismo. I jak będę w szkole, to po prostu sobie przepiszę do innego zeszytu bo po co marnować czas w domu. Ale ten zeszyt jest właśnie głównie z myślą taką, aby robić jakieś notatki bądź do sprawdzianów, bo nawet mamy tutaj tak ładnie oddzielone i można się podpisać, ale powód jeszcze dlaczego kupiłam taki zeszyt, bo jak są sprawdziany w szkole i mamy na przykład jakiś podręcznik, bądź bardzo dużo notatek w zeszycie, to to się zlewa ze sobą i oczywiście się myli, więc jeżeli już będzie jakaś kartkówka, bądź jakiś sprawdzian, to będę sobie wszystko ładnie Wypisywać w danym kolorku i będę miała przejrzyste notatki, aby się nauczyć. Nie pamiętam dokładnie, ile mam przedmiotów i zeszytów kupiłam, tak mniej więcej na oko. Jeżeli będzie trzeba, oczywiście je dokupię. I jak wspomniałam wcześniej, to jeszcze z zeszłego roku mam parę dużych zeszytów właśnie w mojej skrzyni. Książek do szkoły jeszcze chyba nawet nie zakupiłam. Mam tam parę z poprzedniego roku i możliwe, że będziemy także parę z nich używać, ale książek jeszcze nie zakupiłam, bo większość książek mieliśmy dopiero dostać y, tytuł i tam autora i tak dalej w szkole. Ale raz jeszcze jedna istotna rzecz, którą trzeba oczywiście do szkoły nosić, chociaż nie wszyscy to praktykują, albo biorą sobie na przykład dodatkowo, wrzucają w jakiś plecak albo torebkę. Ale ja biorę, bo nie chcę mieć wszystkiego poro w torebce. I jest to oczywiście piórnik. I piórnik mam z Sense ja również, ale jest on z tamtego roku, bo po co mi nowy piórnik, skoro i tak, i tak jest tylko i wyłącznie do przechowywania rzeczy, którymi piszemy, rysujemy i tak dalej. I w moim piórniku będzie znajdowała się jeszcze linika, którą mam obecnie tutaj jednak jest w skrzyni. Taka zwykła gumowa, bo będziemy dużo robić rysunków prawdopodobnie i no potrzeba. Teraz, co znajduje się w moim piórniku? I oczywiście w piórniku znajdują się najpotrzebniejsze rzeczy do pisania. Oraz do rysowania. Niestety, ale nie powiem Wam, po ile były poszczególne rzeczy, ponieważ nie do końca to pamiętam, ale mam zestaw czterech długopisów, które są klikane, i wtedy ten wkład się wysuwa. I powiem Wam, że strasznie dobrze się nimi pisze, i to jest 0,7 mm, i są to ołówki HB2. I już z nimi robiłam jakieś rysunki, więc naprawdę jest spoko. Są to ołówki z bika, więc jeżeli nie macie jeszcze ołówków, to bardzo serdecznie zachęcam Was do kupienia. I nie jest to żadna reklama, po prostu naprawdę dobrze się nimi pisze. I zakupiłam je w Oszą, ale podejrzewam, że w większości sklepów go kupicie. Następnie są długopisy, i długopisy, no mam ich sporo tutaj, ale. Pokazywałam na przykład nawet na Instagramie takie długopisy zwierzątka. I pytaliście się właśnie, gdzie ja je kupiłam. I kupiłam je w Polomarkecie. I nie pamiętam, za ile była jedna sztuka, ale jest to 0,7 również. Tylko powiem Wam, że nie za dobrze mi się nimi pisze. Bo niby są 0,7, ale i tak, i tak jakiś gruby jest. Oraz ma niebieski wkład. Ja wolę czarne wkłady, chociaż i tak, i tak mam tutaj wszystkie długopisy niebieskie. I jest to długopis zmazywany. Długopisy, które mogę Wam jeszcze polecić, one są pozapakowywane po 4. Także kupiłam je w O'Show. Nie wiem, czy są w innych sklepach, bo tak naprawdę nie za bardzo znałam poprzednio tą firmę. I używam tych długopisów już chyba przez dwa lata i strasznie dobrze się nimi pisze. Nie wiem, jaki to jest rozmiar, naprawdę, ale chyba też 0,7, bo ma taką cienką końcówkę i naprawdę bardzo fajnie się nimi pisze, więc możecie sobie kupić takie długopisy od zenit. Właśnie są po 4. Nie są one. Jakoś bardzo drogie, tam chyba trzy coś kosztowały. Jeżeli ktoś lubi bardzo cienkie długopisy, to naprawdę to jest mega. Może jeszcze, skoro już mówiłam o ołówkach, no to ołówki, no to tam mam jeszcze jakieś z zeszłego roku. Bardzo lubię te ołówki. Nie wiem, czy je znacie, ale one strasznie dobrze rysują. I jeszcze jakiś. Upsy. I jeszcze jakiś taki zwykły ołówek. Do ołówków, oczywiście, musi być ostrzynka. I wczoraj kupiłam ostrzynkę i gumkę do mazania w Tesco były... Jezu by mi spadła były na promocji, więc stwierdziłam czemu nie, bo będę używała pełno długopisów i wszystkiego oraz mam gumki do mazania, jeszcze dość dawno je dostałam ale takie gumki literki oraz gumki z Tigera dostałam na urodziny od mojej kuzynki, więc też będę ich oczywiście używać, ale także kupiłam sobie taką zwykłą gumeczkę do mazania właśnie w Tesco no, w Tesco ale coś, co naprawdę przykuło moją uwagę, to są pisaki, w sumie to nawet markery, które zakupiłam w Biedronce. One może kosztowały z 10, 12 do 15 zł. I są to cztery długopisy w pastelowych kolorach. Na samym początku myślałam, że to są zwykłe pisaki, ale okazało się, że to są markery dopiero po tym, jak je kupiłam, bo nawet nie czytałam opakowania, po prostu. Wow, pastelowe pisaki, oczywiście muszę je kupić. Są one z bika i w sumie także je polecam, chociaż nie odzwierciedlają tak samo koloru jak tutaj. Są troszeczkę ciemniejsze. Z takich szkolnych artykułów, no to będzie to już chyba na tyle. Jednak jest więcej kolorów. A te długopisy, które wam polecam, one są w takim opakowaniu i jest to 0,5 mm, a nie 0,7, więc jeszcze o wiele lepiej przynajmniej dla mnie, właśnie w takim opakowaniu, więc jak będziecie widzieć, to bierzcie. Coś, co jeszcze koniecznie biorę do szkoły, to pendrive, ponieważ głównie pracujemy na komputerach. Ale po co mam wam pokazywać pendrive'a? No dobra, z takich szkolnych rzeczy to będzie tyle. I jeszcze miałam właśnie dość dużo pytań, do jakiej na przykład klasy chodzę i po właśnie wakacjach teraz obecnie, tak Klaudia, chodzę do trzeciej, technikum. Jestem na profilu grafika i poligrafia cyfrowa. W tym roku szkolnym będę miała egzamin zawodowy, a w następnym roku dopiero maturę, bo ja jestem w technikum, gdzie są 4 lata, a teraz już zrobili 5. Następne pytanie, do jakiej szkoły chodzę i myślę, że raczej nie powinno Tutaj to pytanie być uwzględniane i nie powinnam o tym w ogóle wspominać, ale jeżeli ktoś by chciał iść na taki kierunek jak ja i mieszka właśnie w Toruniu, ponieważ ja mieszkam w Toruniu, no to jest ten kierunek w ZSOID 13 w Toruniu, jest to szkoła mistrzostwa sportowego, więc jeżeli ktoś będzie chciał tam iść, no to jest taki kierunek. No i jeszcze jedna z głównych kwestii, którą chciałabym tutaj poruszyć, to czy fajnie, że wróciliśmy w ogóle do szkoły, bo tam było pełno pytań odnośnie tego, czy uważam, że to dobrze i tak dalej i powiem wam, że są dwie kwestie tego, czy dobrze, czy niedobrze. Ja osobiście uważam, że jest to dość dobre, ponieważ z lekcji online nie wyniosłam nic i stęskniłam się za szkołą i chodzenie do szkoły nigdy od technikum nic mi nie robiły i ja mogłam chodzić do szkoły i było spoko, Fajnie, i tak dalej. Ale z drugiej strony, kiedy było strasznie mało zakażeń, ludzie kazali nam zostać w domu. A kiedy jest około tysiąc dziennie, to nagle wszyscy mogą chodzić do szkoły i wszędzie. Co prawda na samym początku jednak nie wiedzieliśmy, jakie są objawy do końca tego wszystkiego i mniej więcej jak to można zminimalizować. Ale i tak, i tak sądzę, że jest to bez sensu, gdzie już dość sporo szkół podobno zamknęli z tego powodu już na samym początku. Roku, więc wyobraźcie sobie, co może być już za tydzień bądź za dwa, ewentualnie za miesiąc. I dość dużo osób twierdzi, że szkoły zostaną pozamykane po raz kolejny i będziemy mieć zdalne nauczanie. I ja także jestem tego po prostu zdania. I w moim back to school to będzie już na tyle. Jeszcze jedną rzecz chciałabym wam powiedzieć, ponieważ dzisiaj dokładnie dzisiaj odpaliłam wspieranie mojego kanału. Więc jeżeli macie ochotę, no to możecie sobie tam wspierać mój kanał i dziękuję już osobom trzem osobom do tej pory. Ja może Was sobie tutaj pozdrowię. Jest to Dawid, czyli SmurfDev, Patelenka UW oraz Zofia Mieczkowska, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za wspieranie mojego kanału. Cieszę się naprawdę bardzo, że ktokolwiek chce wspierać taki kanał jak mój i że moja twórczość Wam się po prostu podoba. A w tym odcinku już niestety, ale byłoby to na tyle, więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie, więc cześć!